Hej, hej, kochani, dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Wybaczcie, że witam się z Wami od tej strony kubkiem herbaty, ale mam jeszcze mokre włosy i pokażę Wam się nieco później. Wiktoria od wczoraj ma podwyższoną temperaturę, nie wiem w ogóle skąd się to wzięło. Nie ma żadnego kataru, kaszlu, nie wiem, mam nadzieję, że jej to szybko przejdzie. No i przez to też dzisiaj trochę inaczej funkcjonowałyśmy, wszystko jakby tak wolniej nam szło. No i ja miałam dopiero teraz chwilę, żeby trochę się ogarnąć. Zaraz jeszcze się muszę trochę umalować. Już nieco sprzątnęłam, zaraz zrobi się jeszcze obiad i mam nadzieję, że jakoś ten dzień będzie wyglądał. Was oczywiście zapraszam do oglądania i do spędzenia dnia z nami. No i jestem, kochani, już oficjalnie od tej strony. Minęło trochę czasu, odkąd się do Was odzywałam, bo już jest godzina 12:30. Położyłam jeszcze raz Wiktorię spać. Co prawda nie miała już temperatury, więc mam nadzieję, że już będzie dobrze i że ta gorączka nie wróci. Ale trochę już marudziła, więc stwierdziłam, że chyba potrzebuję jeszcze odpocząć. No i tymczasem chciałam tutaj właśnie do Was pogadać, ale też zauważyłam, że nie mam drugiej baterii. Prawdopodobnie została w aucie, którym Paweł pojechał do pracy. No i tyle, co starczy mi tej, to tutaj będę miała czas, żeby do Was pogadać, ale za dużo jej nie mam, więc no więc trudno. Za chwilę ją jeszcze naładuję, no i tak będzie. Chciałam Was zapytać, co tam u Was, dajcie znać koniecznie, czy jesteście zdrowi, czy wszystko w porządku, bo mam wrażenie, że dawno się tutaj nie odzywałam i jakoś tak nie wiem, że nie jestem na bieżąco, no ale czasami bywa i tak. Powiem Wam szczerze, że ostatnio nagrywałam vloga w zeszłym tygodniu, ale jakoś tak czułam, że on mi nie wyszedł, nie dokończyłam go tego samego dnia i jakoś tak usunęłam to wszystko i stwierdziłam, że nie, że coś mi jednak nie wyszło, nie pasowało mi coś tam i no i też, że go nie skończyłam, a kolejnego dnia nie było mnie w domu, nie chciałam go po prostu kończyć po tam, nie wiem, kilku kolejnych dniach, dlatego stwierdziłam, że nie, nagram świeżego, takiego już wiecie, od nowa, od początku, nie wiem, ja tak mam, jakoś tak czasami przychodzi mi taka myśl, że nie, nie, zrobiłam to źle i to się nie nadaje i jakoś tak, nie wiem, zrezygnowałam z tamtego. No i tak, ale to nic, jestem dzisiaj. Dzisiaj tak za oknem jest ładnie, ale nie wiem jak jest na zewnątrz, bo szczerze to nie wychodziłam. Od rana coś sprzątałam, ja nie wiem. Ja codziennie sprzątam i codziennie coś sobie znajdę. Kolejnego do sprzątania, coś tutaj do robienia. Nie wiem jak to jest, ale też lubię sobie z rana ogarnąć, bo właśnie tak jak teraz, Wiktoria sobie śpi, a ja mam czas, a ja mam chwilę, żeby właśnie, no, czy do Was pogadać, czy coś innego, jak nie nagrywam, to coś innego sobie tutaj porobię. I to jest też właśnie plus, jeśli się ma dzieci, żeby szybko wszystko ogarnąć z rana i potem właśnie na drzemkach sobie mieć taki spokój. No, ale wiadomo, różnie się dzień układa, nie każdy dzień wygląda tak samo. A też dzisiaj mam taki jakiś luźny dzień, nie spieszy mi się nigdzie. Pranie mam zrobione w zasadzie, nic takiego konkretnego nie muszę robić. Może tylko na zakupy pojedziemy, ale to też wieczorem może albo... Chociaż Paweł dzisiaj pracuje do 15, no to nawet po jego pracy jestem umalowana, ogarnięta, to nie będzie z tym problemu. Wyszłyśmy trochę się dotlenić i idziemy na spacer, bo przed domem wszystko jest mokre, więc trzeba się przejść. Myślałam, że jest dużo cieplej, ale jest trochę chłodno. Tam? Gdzie chcesz iść? Do parku? Do parku, Wikusia? Tak? Dobrze, pójdziemy do parku. Ostatnio coś polubiła chodzić do parku, zbiera sobie listki, bardzo jej się tam podoba, zawsze podchodzi, patrzy na wodę. Listki, tak, kochanie, tu też są listki. Są. Są, są, już coraz więcej rozumie, fajnie można się z nią przejść. Coś tam sobie pogadamy po swojemu. Brałam taki sweter w sumie pod spodem, myślałam, że będzie mi ciepło. Nie jest on taki jakiś za gruby, ale też nie jest jakiś cienki, ale szczerze to jakoś chłodno. Tam, idziemy do parku. A 1 listopada było tak ciepło, że byłam w sukience i w ramonesce i miałam chęć ją ściągnąć, tylko już nie chciałam też przesadzać. Nie chciałam tak przesadzać, bo też na cmentarzu byłam i wiadomo, tam trochę zawsze jest chłodniej, trochę wieje, ale naprawdę było tak pięknie ciepło, że przydałoby się więcej jeszcze takich dni. Nawet się tego nie spodziewałam, że może być tak jeszcze ciepło w listopadzie. No i myślałam, że tak będzie przez kilka kolejnych dni, no ale niestety nie. Dzisiaj mamy 2 dni później, tak? Bo mamy czwartek, no i już jest chłodniej. Mamy środę. Nie wiem, czemu powiedziałam czwartek.
Niedawno wygrałam konkurs u jednej z Was, u Julii. Podam Wam tutaj dokładną nazwę kanału. Paczkę już dostałam tydzień temu w czwartek, dlatego też już ją rozpakowałam. Była zapakowana w śliczne pudełko, w środku było mnóstwo cukierków. Znajdował się też tam blok polerski i pilniczek do paznokci. No i tutaj mam oczywiście resztę tych produktów, które były w tej przesyłce. To jest marka Taupa. Myślę, że to są bardzo fajne kosmetyki i dlatego Wam je chcę tutaj teraz pokazać. Zacznę tutaj może od tej strony. Był tam taki krem pod oczy z witaminą C. Następnie tutaj jest maska, czarny detoks, węgiel i glinka. Coś mi dokładnie nie chce fokusować, ale o, może teraz widać dokładnie. Następnie mamy tutaj taki balsam do ciała. Regeneracja, super. Następnie krem do rąk przeciw starzeniu, super teraz na tą pogodę. Krem się przyda, nawet można by mieć w każdej torebce. I następnie mamy tonik do twarzy, nigdy go nie używałam, ale popatrzcie, 97% składników pochodzenia naturalnego, także naprawdę super. No i ostatnią rzeczą tutaj jest, nie chcę sfokusować, płyn micelarny do mycia twarzy, usuwa i makijaż nawet wodoodporny. Także super, bardzo się cieszę z tej paczki. Kochana, jeśli mnie oglądasz, to jeszcze raz dziękuję. Naprawdę świetna zawartość tej wygranej paczuchy. Bardzo się cieszę w ogóle. Nie mogłam na początku uwierzyć, że jakoś tak wygrałam, że trafiło na mnie. To dopiero drugi raz w życiu, kiedy coś wygrałam. I to właśnie od kiedy nagrywam w zasadzie. Wcześniej próbowałam, ale nigdy się nic nie udawało. Pierwszy raz właśnie wygrałam konkurs u Alicji z kanału Alicja. Również Wam chyba pokazywałam zawartość tej paczki. No i to jest druga w życiu moja wygrana. Także jeszcze raz powtórzę, bardzo się cieszę i oczywiście dziękuję. Byliśmy w Biedronce, właśnie wróciliśmy i dochodzi już godzina 18, więc za bardzo już nie mam czasu teraz wszystkiego tego pokazywać. Muszę się chyba teraz przestawić jakoś, bo ta zmiana czasu nie wpłynęła chyba na mnie korzystnie. Trochę rzeczy tu wzięliśmy, jakieś takie przekąski, owoce, herbata, warzywa, takie w sumie podstawowe rzeczy, cebula, płatki, tam mam jeszcze mnóstwo bananów i jakieś tam serki, almette, jogurty, takie rzeczy naturalne, bo to też u mnie zawsze musi być. A chciałam tylko wspomnieć jeszcze o czymś takim. Musiałam zwolnić miejsce na karcie, a chciałam powiedzieć, że dorwałam taką rzecz, którą widziałam na Instagramie u Alicji z kanału Alicja91, o ile nie pomyliłam, mam nadzieję, że nie. I ona pokazywała właśnie te kremy orzechowe, że to są jej ulubione i właśnie ten jest o smaku waniliowym, a jest jeszcze o smaku kokosowym, tak. Także naszła mnie taka chęć, żeby to przetestować, zobaczymy, na pewno dam znać jak smakuje, ale jestem bardzo ciekawa i w ogóle tak zachęcająco tutaj brzmi, że to jest źródło białka bez dodatku cukrów, no i co najważniejsze, bez oleju palmowego, także, a przeważnie wszystkie właśnie te jakieś kremy orzechowe czy inne takie właśnie rzeczy mają olej palmowy, no, który wiadomo, nie jest zdrowy. Hej, hej kochani, mam już piątek, miałam tego vloga dokończyć jutro, bo zaczęłam go nagrywać w środę i tak stwierdziłam, że dokończę go jutro, ale niestety Wiktoria bardzo źle się czuła, już w środę zaczęło coś tam się dziać, już miała coś kiepski humor, ale tak naprawdę w nocy dopiero było ciężko, nie mogła spać, bardzo się denerwowała, nie miała żadnego kaszlu, kataru, niczego, więc nie wiedziałam w zasadzie co to może być, obstawialiśmy ząbki i najprawdopodobniej tak jest. Dzisiaj byliśmy u lekarza, nic takiego się nie dzieje, trochę tylko ma podrażnione gardło, ale już wszystko jest ok. Wolałam jednak pojechać do lekarza i to sprawdzić, wczoraj też się czuła źle, więc wolałam po prostu to sprawdzić. Dzisiaj już jest o niech było lepiej, bo zaczęła już normalnie pić, jeść, bawić się, więc nie wiem, w ogóle rano jeszcze była taka trochę zaspana. Wstałyśmy jakoś koło 7, o 9 poszła spać, na 11 miałyśmy do lekarza i ledwo co ją dobudziłam. Budziłam ją, zaczęłam coś tam do niej mówić, a ona tylko mówiła nie, nie i odwracała się z powrotem na bok, żeby iść dalej spać. I chyba tego snu potrzebowała. Teraz przed chwilą coś tutaj zaczęłyśmy oglądać, trochę się z nią pobawiłam jeszcze i znowu zasnęła, więc zobaczymy jak wstanie, ale myślę, że już wszystko jest ok. Ogólnie trochę jakoś mniej mnie jest właśnie tutaj na kanale i trochę też mało mnie u Was, ale postaram się to nadrobić. Dzisiaj jak Wiktoria będzie się dobrze czuła, to postaram się poświęcić wieczór właśnie trochę na Wasze filmy, trochę Was pooglądać, bo jakoś tak mi tego brakuje. Powiem Wam, że brakuje mi tego, jak tutaj do Was nie pogadam,
I tak jakoś, nie wiem, po prostu nawet na co dzień robię to samo, zajmuję się Wiktorią, jakieś tam obowiązki domowe i tak dalej, ale czegoś mi zawsze brakuje i tak właśnie teraz myślę, że brakuje mi tego tutaj gadania do Was, dlatego przyszły tydzień musi się troszkę tutaj zmienić, jeśli chodzi o nagrywanie i trochę więcej mnie tutaj musi być, bo czuję niedosyt, naprawdę czuję niedosyt, ale to chyba dobrze, bo jednak to jest znak, że lubię to, co robię, o. Tak? A tak powinno chyba być. Pogoda dzisiaj mamy okropną, więc już pewnie dzisiaj nigdzie nie wyjdę. W ogóle jest tak ciemno, jak dojechałam właśnie do tego małego miasteczka, do lekarza, to jak wyszłam, to czułam, że po prostu mnie zaraz, nie wiem, chmura tak nade mną się pojawi i mnie zaleje. Ominęłam ten deszcz, ale jak wróciłam do domu, to od razu zaczęło padać i pada do teraz, nie wiem nawet, która jest godzina, ale nie jest tak wcześnie, 14 dochodzi, jest za 5, 14, no i jest cały dzień ciemno i cały dzień pada, więc nie za ciekawie, nigdzie dzisiaj nie wyjdę, nawet już bym chyba nie próbowała, bo zobaczymy, jak Wiktoria będzie się czuła, ale naprawdę jakoś tak mnie zadziwiła dzisiaj, bo jeszcze rano była taka trochę nieswoja i nie byłam pewna, czy wszystko jest już okej. No u lekarza to wiadomo się wstydziła, więc też była spokojna, a jak wróciła, to po prostu nie wiem, aż się śmiałam, że ja się zmartwiłam, pojechałam właśnie do lekarza, a ona nagle tryska energią, no ale najważniejsze, że wszystko jest okej i niech tak już zostanie, bo jak dziecko choruje, to nie jest zbyt fajnie, człowiek jakiś taki odcięty jest w ogóle od życia, bo trzeba tą uwagę było jej poświęcić 24 na dobę. Montuję teraz dla Was vloga i zauważyłam, że się z Wami nie pożegnałam. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie i mimo wszystko spodobał Wam się ten vlog. Widzimy się już w kolejnym. Trzymajcie się. Pa!